Gdzie jest generator? Gdzie jest generator? Widzicie? Nie ma generatora. Uuu, co ich tak często gęsto? Jest i piesek kolejny! Dwa pieski na odcinku, no tego jeszcze nie było. Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival. Jestem mega zadowolony, że wbiliście tak szybko 1000 łapek. Wiem, że odcinek miał się pojawić już wczoraj, ale stwierdziłem, że poczekamy sobie do dzisiaj. Zresetował mi się dzięki temu bunkier alfa oraz Flappy with the coordination, więc dzisiaj zrobimy sobie te dwa eventy. Dodatkowo sprawdzimy, co słychać u moich piesków i zobaczymy, co się zmieniło na strefie numer 7. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Moi drodzy, wiele osób mi pisało, żebym nagrywał troszeczkę dłuższe odcinki, nie po 10 minut, a po 30, więc ten odcinek będzie miał 30 minut. Jeżeli taka forma Wam odpowiada, piszcie oczywiście w komentarzu. Ja przygotowałem dzisiaj dla Was kilka ciekawych rzeczy. Z pewnością pójdziemy sobie na event Flappiego, otworzymy sobie skrzynki w bunkrze Alfa i otworzymy sobie 6 skrzynek narzędziowych, skrzynek z bronią. To co? Pamiętajcie, 1000 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Ja otwieram już w tym momencie skrzynki z bronią. Maczeta. O. Piła. Skull Crusher. No, może być. O, Glock, super. MK, jeszcze lepiej. I pipe, metal pipe. No dobra, widzę, że metal pipe'a można również modyfikować. Tiketiki mamy, możemy odłożyć. Czerwone są jakieś? Czerwonych nie ma. Weźmy tak, moi drodzy, sobie same Glocki. Wszystkie te lepsze bronie sobie odłożymy. Pierw trzeba wystrzelać te słabsze. Aha, I am thirsty. Cyk. I hungry. Okej, okay. Najedzone, elegancko. Pójdziemy teraz, zobaczymy, co się dzieje w recyklerze. Czy coś się przerobiło? I co mam do przerobienia? Może w ten sposób jeszcze. Dobra, tutaj nic. To chyba była ta skrzynka. Gdzieś miałem jakąś broń mocno zużytą. Trzeba ją wsadzić i przerobić. Czekaj, czekaj. Skull Crusher, ile ma ataku? A to chyba nie w tej skrzynce, tylko w tej. Full, full, full. A, shotguna możemy przerobić. Dobra, to wrzucimy z shotguna, niech się przerabia. Sprawdzimy, co się dzieje u piesków za chwileczkę. Shotgun niech się przerabia i co dostaniemy? Dostaniemy factory parts, springi, carbon kompozyty oraz blueprinty. No dobra, ile to będzie trwało? Aż godzinę. O kurczę, długo. Tutaj mamy jeszcze skarito. Klej sobie odłożymy tutaj do skrzynki, bo on jest bardzo ważny, a nie chciałbym się wyłożyć i go stracić. Dobra, to mamy zrobione, jeszcze sprawdźmy tutaj. Kurczaczki, pieski tych kurczaczków nie jedzą. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Steaków niestety dla was, chłopaki, nie mam, dopiero będziemy je zbierali. Tutaj mamy po 20, ojeju, godzin. No dobra. Może mi się jakiś evencik zrespił, zobaczmy szybciutko. Mam nadzieję, że będzie resto, bo wciąż polujemy na płetwy do nurkowania. Jedziemy. Kurczę, dealer i airdrop tylko. No dobra, to zahaczmy sobie pierw o airdrop. Następnie pójdziemy do bunkru alfa. Jak dobrze wiemy, z pomocy humanitarnej możemy... Nie ta broń. Otrzymać różne ciekawe rzeczy do modyfikacji broni. Dobra. A z zombiaków też to leci? Chyba nie. Dobra, zanim pójdziemy do bunkru alfa, jeszcze będę chciał jedną strefkę jakąś zieloną sobie zrobić, żeby nadrobić steaków dla piesków. Niech rosną, chłopaki. O! Pięknie. Paliwo. Kabelki. Dobra, lecimy dalej. Czy gdzieś jeszcze jest jakaś sarenka? Zombiaczek kolejny. No niestety. Wracamy się na jakąś inną strefę. Powiem wam, że bardzo brakuje mi jakiegoś dodatkowego eventu.
Kefir powinien co aktualizację wprowadzać jakiś fajny event, na przykład zadania dzienne wprowadzić, zabij 20 zombiaków, dostaniesz, nie wiem, 5 końców. Przemaluj chopper, dostaniesz coś tam, wiecie, to takie by było moim zdaniem fajne. Dobra, sprawdźmy kolejną skrzynkę. Zdążę? Chyba zdążę, co? Baterie, woda. Lecimy dalej. Albo mi się wydaje, albo prawdopodobieństwo znalezienia jakiejś sarny na strefie jest zmniejszone. Byłem tutaj w tej torbie? Tak, byłem, okej. Bo już zapomniałem. Dobra. Moi drodzy, lecimy po kod do chatki i do bunkru alfa. O! Ten event jesienny nam się pojawił. W sumie możemy się na niego przejść. 35 stracimy energii akurat. Mamy Glocka, ale go nie będziemy zużywali. Później go wsadzimy do recyklera. Tutaj pamiętam, trzeba wziąć jakąś lepszą broń. I weźmiemy może bandaże do leczenia. O! Może tutaj nam wypadnie troszeczkę więcej stejków. Brum, bum, 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 bum. Alright. Wow, 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 zapomniałem, że zostały wprowadzone do gry misy. Lina. Wow, 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 jaka watacha, tego nie widziałem. To chyba zaktualizowali. Prędzej nie było chyba takiej watachy na tym evencie. Jeżeli się mylę, moi drodzy, piszcie w komentarzu. Mi się wydaje, że jak nagrywałem ostatni odcinek z tego eventu, to nie było czegoś takiego. Wiem, że właśnie inni ludzie się tutaj pojawiają wraz z zombiakami. Powiem wam, że mamy prawie MK już zjechaną. O kurczę, no to szybko poszło. Nie spodziewałem się tego, że tak szybko pójdzie. Jak wprowadzili modyfikację broni, to teraz misy, nie? Również weszły. Żeby nie było za łatwo. Broń mocniej atakuje. No to kumplu, dostaniesz misy i wszystko się wyrówna. Dobra, jakiś typek leży. Uleczmy się. Plecak. Nie chcę plecaczka. Powiem tak. Nikogo nie widzę. Idziemy na dół. No dobra. Sektor clear. Oak planków nie potrzebuję, ponieważ już mam wszystko ulepszone na ten poziom, który potrzebowałem. Także możemy sobie odpuścić rąbanie tego drzewa. Kolejny event. Wow, i kolejny event. Pięknie. To lecimy sobie od razu na resto. Bo kurczę, dzisiaj tych eventów się nieźle posypało. Tego. Przerzućmy sobie właśnie na nowego Glocka, żeby mi się przypadkiem nie skończył i nie zauważyłem, ile mam pancerza. Momento. Dobra, jest full. Hello, pomachałem mu. Dobra, od razu na pyrkę. Ten z maczetą była, ten SWAT armor ma, dobra. Tak ma SWAT armor. Butsy nawet spoko. Nic nie idzie, nic nie idzie, okej. Pek, pek, co możemy jeszcze mu zawinąć? Glocka bym wziął. Reszta mi niepotrzebna. Tutaj ten co ziomek miał, aha. Aluminium wire, tu nic. Powiem wam, słabiutki lot, z pewnością będą teraz tutaj szły zombiaki, tak jest. Są i zombiaczki.
Troszeczkę zaoszczędziliśmy amunicji. Dobra. I teraz szybki. Kolejna fala? Dobra. Skoro tam był Glock, to możemy tutaj trochę powastować z amunicją. Szkoda, że te zombiaki dają jeden expa tylko. Powinny dawać również po 20, tak? Dobrze mówię? 20? Coś tak. Nie no, trzecia fala, no co to są jaja jakieś? Z tego co kojarzę, to zazwyczaj były tylko dwie fale. Dobra, nice. Paliwo, paliwo się przyda jak najbardziej. Kurde, Glock zamiast. Po co mi to w sumie? Tikety też niepotrzebne. Dawaj, dawaj płetwy do nurkowania, chamie. Wow, a zipgun zmienili, nawet nie widziałem. Czapeczka i... Nie potrzebuję. Zobaczmy tutaj co w torbie. Widzę, że chopera teraz znacznie szybciej się przeszukuje niż przed aktualizacją. Czas przeszukiwania torby jest taki sam. Dobra, no nic. No nic, lecimy na pomoc humanitarną po raz drugi. Aha, o co chodziło ze strefą 7? Tam mówiłem, że coś się na niej zmieniło. O, patrzcie, piesek. Nice, papi. Dawno nie było na airdropie papiego. Na strefie numer 7 zmieniło się to, że jeżeli ktoś nie miał dostępu do strefy 7, no to po prostu teraz wymagane rzeczy, żeby się tam dostać, zostały zmniejszone. Ja nie pamiętam, jakie ja tam rzeczy potrzebowałem. Któryś tam odcinek macie na kanale, więc możecie sobie porównać. Okej, otwórzmy airdropa. Teraz znacznie łatwiej po prostu jest się tam dostać. Jeżeli nie ma strefy 7, zapraszam do robienia tego zadania. O kurczę. Słabiutko, ale papiego trzeba zawinąć. Muszę teraz zrezygnować z Glocka, żeby wziąć sobie pieska. No i widzicie, opłacało się iść na airdrop. Zdobyliśmy pieska. Tu już będzie chyba, nie wiem, z 15 mój. Alright. Otwórzmy sobie pieska teraz. Pyk, open. Jackson Hunter, nazwijmy go Hunter, jest to piesek brązowy. Miałem nakarmić pieski steakami, dobra. Cyk, ile czasu? Półtorej godziny będą chłopaki sobie zajadały. No to smacznego. Ok, teraz kod do bunkru Alfa. Poszukajmy, tuningujmy radio. Halo, halo, mayday, mayday. O, o, był 6, 2, 4, 9, 8. No i nice. Co ja mam tutaj jeszcze sobie odłożyć? Tutaj Glocka do skrzynki. Tutaj będę wkładał zużyte rzeczy. Red dot sight. Aha. Glocki ze sobą zabieram. Paliwa mi aż tyle nie potrzeba. To mogę sobie w ogóle splitnąć. Tutaj zostawię. Buty, hełm, nie przyda mi się też, bo zaraz będziemy otwierali skrzynki, to mogę też zostawić. Silniki trzeba wsadzić do ATV, przy okazji wam pokażę jak wygląda. Dobra, dobra, minigana również zostawimy, bo szkoda, żebyśmy się wyłożyli, go stracili. Apteczki w razie czego niech będą. O, 8 silników, lecimy do ATV, a tutaj co mam? Aha, gas tank, plejty. W moim sejfie magicznym. ATV znajduje się gdzieś tutaj, dobra. Pyk. Okej. Okej, co my tutaj mamy? Marcheweczkę. Shotguna, emeczkę. Sobie wezmę może taką emkę. No i shotguna jeszcze. Zobaczymy na stole, czy da się to modyfikować. Tu mamy bandaże. Bandaże się przydadzą. Dobra. No to co? Lecimy teraz podbijać bunkier Alfa. Do pełna zatankujemy. Cyk, cyk, drive. Param, pam, 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 pam. Dzień dobry. Ram, pam, 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 pam. Od razu dyskietkę zainstalujmy. Tutaj sprawdźmy, tutaj mamy. Czekaj, jak to szło? Aha, itemy musimy wkładać, dobra. Ja idę do bunkru Alfa szukać tych itemów, planów, modyfikacji. Otwierajmy sobie. Raz. Aha. Pierwsza skrzyneczka. Zostawili wszyscy łapkę do góry. Pamiętajcie. 1000 łapek do góry. I kolejny odcinek już jutro. Otwierajmy. Emeczka. No i nice.
Emeczka, silnik, paliwko. To weźmy jeszcze ze sobą. Kolejna skrzyneczka. Tutaj szybkie wyjaśnianko. Zombiaczków. Pyk! Kolejna emeczka. No i very nice, to mi się podoba. Taki loot to ja lubię. Paliwko zaraz sobie również weźmiemy. No i teraz przyszedł czas na ostatnią. Albo jeszcze na nią czas nie przyszedł. No trudno, jeżeli jeszcze na nią czas nie przyszedł, trzeba iść do bunkra alfa. W ostatnim odcinku robiliśmy piętro pierwsze, teraz zrobimy sobie piętro drugie. Tylko sprawdźmy, co to jest jeszcze. Tylko sprawdźmy, co się kryje tutaj w szafce. Klucz wezmę, bo te klucze są później do czegoś wymagane i są bardzo rzadkie. Przepraszam, robiliśmy drugie piętro, robimy teraz trzecie. Aha, to jest te piętro, kurczę, zgłupiałem przez chwilę. Zapomniałem totalnie, jak ono wygląda, jakoś. Bardziej myślałem, że to będzie piętro czwarte. Nie wiem, czemu tak jakoś dziwnie. Aha, moi drodzy, jeszcze trzeba będzie pokonać The Blind One. W przyszłym odcinku już to zrobimy na hard modzie, ponieważ prawdopodobnie z niego wypadają jakieś nowe itemy, bo weszła aktualizacja i z niego wypadają chyba kości. Więc trzeba będzie zdobyć te trofeum. Wiecie, co zauważyłem? Że prawdopodobnie z glocków nie ma misów. Misy są tylko z emek. Chyba tak jest, wiecie? Dobra, tikety wypadły. Ja muszę się skupić bardziej na tiketach czerwonych, a nie na jakichś zielonych. Lipa. Tutaj może zaraz grubaska spadnie. Czerwony tikecik. Ile potrzebujemy? 5 jeszcze, ja dziękuję, troszeczkę ich jest. Czyli może... Nie wiem. Nie wiem, czy nam się uda od razu tak szybko je wydropić. Glocków nie będę zużywał do końca, bo mi się przydadzą na odzyskiwanie części, co nie? Alright. Jest, pierwszy czerwony, nice. Tutaj Tureta nie będziemy bili. To powiem wam, że tragedii nie ma, jeżeli wprowadzili tylko misy do broni maszynowych. Ja i tak wolę o wiele, wiele bardziej strzelać sobie z Glocka. Mogliśmy pójść pierw na strefę multiplayer, ale... Nie chciałoby mi się teraz chodzić i tych anomalii tam zbierać, walczyć z tymi... Z tymi zombiakami zatrutymi, żeby dostać tylko trochę więcej. Ach, Glock się skończył. Trochę więcej firearmsa, nie? Mocy w łapie, pary w łapie. Nazwijmy to w ten sposób. Postaramy się uzbierać jeszcze ten tikecik czerwony. 4 te tikeciki czerwone. Otwieramy skrzynkę i idziemy od razu na strefę multiplayer. Zobaczyć, co się dzieje. W sumie stąd tego sięgnę grubego? Mam emeczkę, nie? Mogę sięgnąć. A jak? Nie, no to jest jakaś kpina, żeby prawie całą połowę emki stracić na jakiegoś głupiego Frenzy Gianta. Ciekawe, czy tu buga naprawili. Nie, bug nie jest naprawiony. No, tutaj sobie możecie takiego glitcha stosować, nie? Gruby was wtedy nie widzi. Czekaj. Nie. Poprawili bug ze szybkim strzelaniem. Szkoda. Tak się fajnie szybko wyjaśniało grubaska z Glocka. O! Mamy do losowania skilla, uwaga! Dawaj komputer! O, you health increased by 2. No spoko. 2 glue! Pięknie, pięknie, pięknie. 2 glue. Tego szukaliśmy.
kolejna skrzyneczka. Może w tym odcinku jeszcze zdążymy stworzyć kolejny glue. I tego. Gunsmith Bencha, co nie? Fajnie by było. Tu nic się nie posypało. Tu z grubego co? Żółty tylko? No. Nie walcie w pręta. Dawaj, grubasku. Rusz się trochę, chłopie. Zobacz, jak ty wyglądasz. Aż ci szalka strzeliła. Tak ci kałdun wygięło. Bulimia się wdała, chłopie. Dobra, hakuj Snowden. Tutaj szybko też zhakujemy skrzyneczkę. Param pam pam. I kolejne dwa kleje. Chyba będę miał już 8 sztuk. Czekaj, sprawdźmy, co było wymagane na Gunsmith Bench. 8, dobra, 6 w chacie 2. Tak, 2 w chacie. 20 śrubek tego, 15 tego. To powinno wszystko znajdować się również w domku. Ale jeżeli spadnie, to podniosę. Sprawdźmy, co w automacie. 3 tikety jeszcze. Jeszcze 3 tikety. Glocka możemy już przełożyć. Piwko będzie. A ja piwko sobie strzelę na chacie. Powiem wam tak. Ta komnata jest w sumie najtrudniejsza. W sumie nie najtrudniejsza, ale tutaj są frenzy palanty. I tam jest jeden, drugi, trzy są po drodze. Dobra, tutaj mogą spaść tikety. Jeszcze sobie przetrzepiemy z szafeczki, co on tutaj trzymał. Spójrzmy. Żaróweczka i te paski mi się przydadzą. Dobra, na rzecz wody zabierzmy sobie rabersy. Chodź, grubasku, kolejny. Dobra, szkoda Glocka. Emeczka i rura. Wow, teraz to jest... Wow! Teraz to jest bardzo niebezpieczne. Ile? Jeden ticket, nice, dobra. Tu zobaczmy jeszcze, co w skrzynce słychać. Tam później po drodze mam parę skrzynek. Może się uda, to wyczyścimy na szybko. Pięknie, kolejny klej. Jakoś w tamtym odcinku bardzo słabo leciał ten klej, w tym tak powiem wam, dosyć. Jeszcze skilla zdobyliśmy. Dobry odcineczek moim zdaniem. Jeżeli się podoba, pamiętajcie, łapeczka, subik, dzwoneczek, te sprawy, gościu, komentarzyk. Co o tym sądzisz? I czy nie możesz się doczekać oczywiście następnego odcinka z wyjaśnienia The Blind One na hard modzie, co nie? To jest też most important. Jeden kałapek to tak siada, panowie i panie. Jeden dzień. Są stali widzowie, którzy lasta lowciają. Ja dla was właśnie nagrywam mordeczki, także łapeczka prawilnie. Musi wjechać, nie? Co w tej skrzyneczce? I w ogóle... Kamerkę wam zmniejszyłem, co nie? Żebyście więcej widzieli. To też jest, mi się wydaje, na plus. Bo wtedy ta kamerka była tej wielkości, a jest teraz tej wielkości. Więcej widzicie. Dobra. No chyba, że wam się nie podoba, to też napiszcie w komentarzu. No to powrócę na tą kamerkę większą. Ale wątpię, żeby ktoś chciał oglądać mojego krzywego ryja, nie? Okej. Nie mam pytań. Widzieliście, ile mi M-ki zeszło? Znówki sztuki? 3/4 zeszło na 3 zombiaki. Jak żyć? To zwiększcie drop tych broni. I wtedy będziemy... mogli tak wastować. Dobra, zeszczajmy się. No. Okej. Okay. Szybciutki siur zrobiony. Tak. Tą komnatę musimy wyjaśnić, bo tu jest skrzynka. Powiem wam tak.
Jak mi schodzi prawie 3/4 M16 na 3 zombiaki, a w tej komnacie tutaj za drzwiami po prawej znajduje się 5 toxic splitterów, 3 chyba toxic abomination'y, więc... Ej! Gdzie jest generator? Gdzie jest generator? Widzicie? Nie ma generatora. O co chodzi? Czyli jakieś zmiany zaszły w bunkrze Alfa. No to w przyszłym odcinku zobaczymy sobie, jakie zmiany również zaszły na... O kurczę, ale twardy. Na piętrze czwartym. Tutaj zazwyczaj był generator i wiecznie się zastanawialiśmy, do czego on służy, i się w końcu nie dowiedzieliśmy i go wycofali. No to nice. Brawo, Kefirek. Oh fucking shit. Oh no. Dobra, z grubym na pięści. Muszę go na dziurę uwalić na pięści. Wow, too close. Aha. No to nieźle, no to nieźle. Trudno, lecimy otworzyć skrzyneczkę czerwoną i się wrócę, tu jeszcze wyjaśnię typów, nie? Dobra, enter. Całe trzecie piętro wyjaśnione, czwarte w przyszłym odcinku i The Blind One w przyszłym odcinku. No i nice. Ok, open. Dajcie coś ciekawego, proszę, jakiś plan modyfikacji. To się posłuchali. No ale ładnie, dobra, nie okłamujmy się, posypało ładnie. Ładnie gloków sypło. Ja sobie to odłożę tutaj. Na razie, o, o, cyk, 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 cyk. Paliwko, no to super, paliwko, że spadło, to jestem zadowolony, apteki. No i to tyle, nie, z mojego zadowolenia. Ale spadły jeszcze sztabki, sztabki będą mi potrzebne, żeby skraftować Gunsmith Bench. Dobra, no to ja je zawinę teraz. Okej, tu tylko sobie jeszcze wyjaśnimy sytuację z panami zombiakami. Chodź. Laserek mam, ty. Po 21 bije. To dobrze bije. Dobra, w skrzyneczce może tutaj coś będzie ciekawego. Jakiś plan by się przydał w końcu. Hyc! Mhm. To nieźle się przydał. Equip. To odłóżmy. Uwaga, jedziemy! Zielony, żółty, zielony, zielony. Dobra, słabo. No i ostatnia skrzyneczka. Zobaczymy też, co się dzieje w tej w strefie gazowej. Czy jakieś zmiany zaszły? W co wątpię? No nic, dwie skrzynki tak jak stały stoją, nic więcej nie zostało dodane, ja i tak nie mam na chwilę obecną maski. No, więc się nie opłaca w ogóle tam iść. Dobra, lecimy zobaczyć, co się dzieje na strefie siódmej. Okej, jesteśmy w domku. W domciu. I mamy zrobić takie coś. Pieskom dać tego jednego steaka, niech mają, macie chłopaki. Chodźcie. Wydłużyłem wam jedzonko na 7 minut. O, 7 minut. Odłożymy to, to, a nie, to muszę wziąć. Gdzie jeszcze jest zjechane, to jest też zjechane. Też muszę wziąć. To możemy odłożyć. Potrzebujemy teraz, tak, to mam, to mam. Idziemy tutaj. To zanim nam się przerobi, troszeczkę czasu minie. To możemy sobie wsadzić, to możemy usunąć. To możemy sobie również wsadzić. To również, klej do klejów, jerki do jerków. Szukamy teraz śrubek, śrubki są. Paski. Pasków nie ma. Ej, coś się zbugowało, paski są. 20 sztuk, pięknie. Troszeczkę potrzebuję jeszcze śrubków. Nie, no nie róbcie mi tego, muszą być gdzieś śrubki. Dobra,
Chyba będzie. Chyba będzie. Śrubki są, paski są. Deski! Deski! Deskami to ostatnio paliłem w piecu. Nie chciało mi się drzewa rąbać. Teraz będzie problem z deskami pewnie. Dobra. 14 jest. Aha, a ja tu przed chwilą... Przed chwilą drzewo usunę. Dobra, są. So close to you. To use. Okej, mamy gunsmith bench. Build. Build gunsmith bench, mordo. Ej. Co? Co max floor 1? To gdzie mam go postawić? Te drzwi tak mam gęsto często. Z racji tego, że jak robiłem questy u tych panów, co tutaj stoją. Znaczy, o, tu tych, u tych panów. No to oni później rajdowali mi chatę i rozwalają mi ściany. Im mam więcej drzwi, tym rzadziej mi zabierają rzeczy, nie? Bo oni rozwalają na przykład dwie ściany tylko. Patrzcie, ile mają po drodze ścian do rozwalenia. Nie! Nie! Jeszcze muszę go stworzyć? No way! Okej. Okay. Może nam się uda. Sztabki. Sztabki są. Paski, śrubki. Paski, śrubki, paski i te. Wiresy. Znowu nie skraftujemy sobie stołu, ponieważ trzeba go jeszcze postawić. Gdzie w ogóle nie spodziewałem się tego. Dobra. No to w przyszłym odcinku z pewnością już go skończymy. Będziemy mogli sobie tutaj modyfikować wszystko. Nie ma, że boli. Paski lajtowo. To lajtowo, to lajtowo, to lajtowo. Skrzynka lajtowo, tylko trzeba po strefach się troszeczkę pokręcić. Dryn, dyn, 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 dyn. Zajechali na strefkę. Tutaj dwa zombiaczki do wyjaśnienia na szybko. Co ich tak często gęsto? Jest i piesek kolejny! Dwa pieski na odcinku, no tego jeszcze nie było. Dobra, skrzyneczka na szczęście nie jest zatruta. Możemy ją otworzyć śmiało. Dobra, dajcie coś ciekawego. Jakieś plany modyfikacji broni, pliska. Wow! Cold Python. Electronic Circuit. Czy jak ktoś tam czyta? Lens. To jest chyba taki rare items. Pattern. W sumie tego SWAT seta no mogę zawinąć, skoro mam tyle miejsca. Sprężynka, plejcik. Troszeczkę sprayów, ale spraye mi chyba nie są potrzebne. Dobra, to tyle. C4 również mi niepotrzebne. To mogę w sumie odłożyć. Silnik to. Weźmiemy sobie jeszcze trochę aluminium wire, z pewnością w przyszłości się przydadzą. Dobra, powiem wam, że bardzo słabo teraz występują te sarny. Wtedy było troszeczkę lepiej moim zdaniem. Tutaj paliwko akurat się zwróciło. Lecimy na strefę numer 7. Okej, okay. Pięknie, pierwsza rzadka anomalia od razu na dzień dobry. Nice. Tak, dobrze mówię, która to jest? Tak, akurat potrzebuję ich tylko 4 sztuki. Ups, dwa naraz. No to panie. Nie sądzę, żeby nam się udało. No to bijcie go, ja uciekam. O kurde, idzie. Zostaw tą anomalię, chamie, moja. Dobra, zdążyłem. Pomogę mu tego kokona zabić. Ktoś mnie ostatnio pytał, co to jest tutaj nad bronią po prawej taki celownik na głowę. To jest taki raz na jakiś czas strzał się kastuje, patrz, i po 60. Myk z laserka. Tutaj się mogę healować, bzz, 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 po 5. I myk z laserka. Dobra, kolejna anomalia, którą potrzebowałem chyba. Tak, potrzebowałem ją. Kiedyś było tak, pamiętam, jak ta strefa weszła na dzień dobry, to anomalie nie znikały, jak ktoś ci zabrał, co nie? Tylko dopiero teraz to wprowadzili.
Dobra, to nic, moi drodzy, ja sobie pobiegam jeszcze po strefie, pozbieram anomalie. W przyszłym odcinku zrobimy sobie Witchkę oraz The Blind One. Mam nadzieję, że jakieś fajne nam itemy z nich spadną. Mam nadzieję również, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco i żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Last Denner Survival. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, yo! Przypominam, 1 kałapek, kolejny odcinek.